Kochani, witam Was ponownie w nowym odcinku. Tak przyszło mi do głowy, żeby zrobić taki odcinek, a w zasadzie kontynuację mojej kolekcji perfum, ale tym razem z męskimi perfumami, bo takie w swojej kolekcji też mam. Oczywiście to jest kolekcja mojego dziecka, ale jakby należy do rodziny i chciałabym Wam pokazać zapachy, które właśnie mam też w tej kolekcji, właśnie mam rodzinnie i które właśnie ja uważam, że są warte posiadania właśnie w danej swojej kolekcji. Także koniecznie zostańcie ze mną, będzie to taki odcinek trochę nietypowy, bo o męskich zapachach, ale ja wiem, że jest taki trend i czasem mamy coś takiego, że chcemy, przyciągają nas bardzo męskie perfumy i powiem o dwóch takich zapachach, które w zasadzie są dla mnie i unisexami. Także koniecznie zostańcie ze mną. Dzisiejszy odcinek będzie dodał o męskich perfumach w mojej kolekcji. W zasadzie, tak jak tu wytłumaczyłam, są to perfumy mojego dziecka, ale i mojego męża też, bo sobie tak podbierają. Ale chciałabym też omówić takie zapachy, które są warte jakby bycia w kolekcji, posiadania. Są to zapachy dość popularne, bym powiedziała, ale powiem też, wspomnę o dwóch zapachach, które moim zdaniem są unisexami, mogą być męskie, jak i damskie. Takie były z założenia, albo w zasadzie, no wiecie, są takie trendy, że też używamy męskich zapachów, czemu nie? Tak samo są mężczyźni, spotykam się, którzy używają albo mieszają damskie perfumy. Także nie przedłużając, bo kolekcja jest dość spora, w zasadzie będzie ich 6, no troszeczkę ponad 10. Jak widzicie, tu kręcą się na mojej tej tacy niektóre z nich. No ale zacznijmy od takich zapachów świeżych. Tu tam Tom Ford Mandarino di Amalfi Aqua. Ja Wam wspominałam w swojej kolekcji, bo to jest zapach właśnie unisex, bardzo świeży, moim zdaniem super na lato, super do też lajerowania, taki cytrusowo rześki, chłodny, bym powiedziała trochę akwatyczny zapach, który dodaje niesamowitego wigoru i takiej, bym powiedziała, chłodnej aury, bo on taki jest, ale oczywiście te cytrusy, które tutaj są, ja je chętnie używam właśnie tego zapachu. Łączę też z Sole de Positiano, bo on jest męsko-damski również, ja już nie będę ich przynosić, bo omówiłam w jednym tu z odcinków, także to jest przepiękny zapach, przepiękna w ogóle cała ta otoczka Tomiego Forda i te zapachy Tomiego Forda są niesamowite, atrakcyjne i mimo swojej ceny cieszą się dużą popularnością. To jest jeden z zapachów, do którego ja mam sentyment. Mówię, mam zawsze w pamięci, że takie wakacje, taką świeżość, gdzieś tam morze, słońce, piasek, no i ja otulona właśnie w ten chłodny, taki zbawienny zapach. Następnym zapachem, który ja bardzo lubię i w zasadzie muszę się przyznać, że to ja wybieram te zapachy dla moich chłopaków, to jest YSL. Tu jest zapach X, ale słuchajcie, jego prawdziwa nazwa jest chyba X, tak mi się wydaje. Bardzo fajny zapach, słuchajcie, dla młodego mężczyzny, taki trochę lekko słodki. Bym powiedziała, że gdzieś są takie nuty trochę schowane, też damskie, ale jest bardzo ciekawym zapachem. W ogóle ja mam jakiś sentyment do zapachów, tak samo dla On, jak i dla właśnie wszystkich tych zapachów YSL. Uważam, że one są bardzo udane. Są takimi właśnie też unisexami, ale ten zapach jest takim świeżakiem, z lekko taką słodką nutą. Ja nie będę się tu zagłębiać, co jest w środku. Pod tym względem się nawet może nie przygotowałam, bo chciałam dać takie doznania właśnie, jakie ja mam, jak odczuwam te zapachy. I jest nim właśnie taki trochę koloński aspekt. Ja myślę, słuchajcie, bo ja jestem ślepa już, że to jest woda toaletowa. Na pewno jest 100 ml, oni robią coraz mniejsze te tu napisy, ale wydaje mi się, że to jest woda toaletowa na pewno. Także piękny, piękny zapach właśnie dla młodego, energicznego mężczyzny. Kolejnym zapachem, słuchajcie, to jest taki zapach
CK in 2. Ja nawet nie pamiętam, jak to się czytało, pamiętam CK in 2U. W sumie taka przewrotna nazwa Calvina Kleina, słuchajcie, taka butelka przypominająca mi, nie wiem czemu, mleko. To jest, słuchajcie, 100 ml i wody toaletowej. Bardzo fajny zapach. Ja uważam, że to są zapach taki niezobowiązujący dla młodego mężczyzny. Właśnie do jeansów, do t-shirta i do jakiejś takiej... mam tu skojarzenia z surferami, nie wiem czemu. Ale bardzo taki typowy, może nie wybijający się, taki właśnie, jak powiedziałam, minimalistyczny zapach. Do którego miałam sentyment, bo pamiętam wersję też damską. Gdzieś tam lekko słodko, ale jednak taki trochę koloński. I wydaje mi się, że jest w nim coś takiego trochę mandarynkowatego. Jest to zapach, bym powiedziała, który może mieć taki wydźwięk innych zapachów, bo jednak niektóre z zapachów męskich są bardzo do siebie zbliżone i podobne. To właśnie taki zapach był w ofercie mojej kolekcji. Następny zapach, do którego ja mam super sentyment, ja pamiętam, że nie lubiłam damskiej wersji i nie mogę się do niej przekonać. Natomiast Allure Homme Sport, przepiękny, chłodny, trochę słodki, ale gdzieś tam właśnie ma taki wydźwięk. To jest, słuchajcie, woda perfumowana. Niesamowitej elegancji, on się nadaje właśnie do biura, ale czemu nie też na sportowo, jeśli chcemy się jakby tu wybijać z tłumu. To jest wersja O Extreme, teraz zwróciłam uwagę, bo ona jest bardziej słodka. Teraz jak sobie wącham, to jest taka niesamowicie zaokrąglona, ale taka wykwintna, bym powiedziała sophisticated, taka wybijająca się właśnie z tłumu. Ja nie wiem, w ogóle wszystkie te Allure, tym bardziej sport, lubię dla mężczyzn i to jest jedna z wspanialszych tutaj odsłon w ogóle Chanel. Następnym zapachem jest Dior Homme Sport, bardzo fajna, sportowa wersja, cytrusowa, ujmująca, lekko słodka, ja bym powiedziała taka akwatyczna, ale świetna też na lato, na wiosnę, kiedy jest gorąco, taka chładzająca nas. Ona mi, słuchajcie, trochę przypomina zapach, który ja dawno, dawno temu miałam, ale nie mogę sobie przypomnieć. Ale no, bardzo fajny zapach, super, taka butelka ujmująca właśnie też. I powiem Wam szczerze, że bym chętnie go sama używała. Nie, on mi trochę Pret-a-Porter przypomina. Gdzieś tam jest taka nutka. Ja uważam, że ten zapach jest świetny dla młodego mężczyzny, a dla młodego duchem też, kiedy ktoś ma właśnie taką wizję sportowości i lubi się ubierać właśnie sportowo, czy właśnie tak niezobowiązująco, to czemu nie? Kolejnym zapachem, do którego ja mam ogromny sentyment, on się wielokrotnie ukazał na moim kanale, słuchajcie, to jest oczywiście Tom Ford Grey Vetiver Eau de Parfum. Cudowna odmiana, moim zdaniem unisex. Ja bym chętnie go używała. Jak widzicie, no on się cieszy dość dużym uznaniem. On jest, a powiem Wam, bardzo szlachetny i bym powiedziała takim klasykiem, ale takim klasykiem z pazurem, który się świetnie wybija. Od razu gdzieś tam się z tego tłumu wyróżniamy. To jest zapach słodki, tam jest naprawdę ten wetywer podkręcony, ale jest tak podkręcony, taki trochę drapieżny, taki zaczepny, że od razu zwrócimy uwagę na tą osobę. Ja chętnie bym go używała i uszlachetniała przez inne perfumy też, znaczy uszlachetniała, no tutaj kombinowała z innymi, ale jest niesamowity, zawsze działał na mnie bardzo pozytywnie, bardzo tak energizujący, bym powiedziała przyciągająco, także każdy mężczyzna pachnący tym zapachem zwróciłby moją uwagę, bo jest naprawdę, moim zdaniem to jest majstersztyk minimalistyczny, ale bardzo szlachetny, bardzo bogaty jakby w ten właśnie wetiverową nutę i bardzo mi się zawsze podobał. Przechodzimy do zapachu, który też uważam, że jest zapachem uniseksem. Jest to zapach oczywiście Libre. I to jest woda chyba Eau de Parfum z lawendą, właśnie z bergamotką.
taki bardzo niesamowity zapach. Słuchajcie, ja spotkałam się z tym, że używają go też mężczyźni, używają go kobiety. Jest to zapach taki niesamowicie popularny. Ja słuchajcie, że tak średnio do niego przekonuję. Ja wiem, że on bije rekordy popularności, wszystkie te wersje, które wyszły i on jest mega kupowany, natomiast dla mnie, ja mam taki respekt do niego. Ale gdzieś mi coś tam przeszkadza w nim, aczkolwiek są dni, że uwielbiam, jeżeli ktoś go nosi i właśnie wyczuwam go na nim. Kolejnymi tutaj zapachami, jak widzicie, mam dużo YSL, jest ta sama wersja X Ale La Parfum. Bardzo wzmocniona, ona jest mega słodka, gdzieś bardzo taka ciemna, mroczna, bym powiedziała trochę zagadkowa, taka drapieżna, bardzo słodka, ale gdzieś tam wybijająca się taka wibrująca, pieprzowa nuta. Chyba bym powiedziała, że już dla mężczyzny dojrzałego, takiego właśnie do garnituru, do konkretnej takiej sytuacji, do konkretnej okazji. Bardzo piękna, zobaczcie, jaka butelka w porównaniu na przykład z tą wersją, którą ja uważam, że jest dla młodego chłopaka, czyli w zasadzie może syn z ojcem tutaj mieć na swojej półeczce i w zależności od dnia, jak się czują, to tak zapach używać. No i jedna z moich ulubionych Gucci Guilty, jak nie lubię damskiej wersji, ta zawsze mi skradła serce. Ona jest taka właśnie trochę zabrudzona, te perfumy. Jak widzicie, moje dziecko bardzo je lubi, bardzo używa. Świeża, wibrująca, emanująca taką seksownością, taką przystojnością, jeśli można coś powiedzieć, takim czymś z pazurem, gdzieś jest ta nuta właśnie taka korzenna, taka ostrzejsza, dynamiczny bardzo zapach właśnie dla każdego, ale kojarzy mi się też z młodym mężczyzną, nie wiem czemu. Zapach, który każdy zna, to jest Boss Hugo Boss. Ja mam tą wersję, słuchajcie, to jest woda toaletowa. Ja zawsze lubiłam wszystkie te Bossy, nie wiem dlaczego ta granatowa jest taka stonowana, taka jakby ciepła, taka mniej zaczepna, bardziej właśnie taka owocowo-cytrusowa, bardzo świeża, bardzo ciekawy zapach, zresztą też bardzo lubiłam przez moje dziecko. No i dochodzimy tu do końcówki. Klasyka, klasyka, oczywiście Bleu de Chanel. Ja mam wersję Eau de Parfum, ja uwielbiam wszystkie jej wersje. Uważam, że to jest zawsze sprawdzony prezent dla każdego mężczyzny. Szlachetność w szlachetności. Ja pamiętam tą reklamę, zawsze bardzo mnie ta reklama ujmowała. Bodaj na reklamie był nie Leonardo DiCaprio, a Brad Pitt, którego ja uwielbiam. Coś cudownego. Ja nawet nie mogę powiedzieć, co jest takiego cudownego, ale tak połączenie tych wszystkich, ten balans, ta zaokrąglona nuta, gdzieś tam taka właśnie seksowna, przyciągająca płeć przeciwną, no coś cudownego. No i słuchajcie, zapach, który ja w zasadzie przyniosłam, bo on był lansowany w moim starym miejscu pracy, Elizabeth James, Nirvana, więc wydawało mi się, że będzie taki rock and roll, a w zasadzie rock. Bardzo drapieżny zapach. Ja bym powiedziała dla dojrzałego mężczyzny, ale bardzo taki wyszukany, gdzieś tam takie żywice i pieprzowość bije, znaczy jakby wybija się. Taka minimalistyczna butelka, ja pamiętam, że one były bardzo poszukiwane, ale to było gdzieś z 5 lat temu. No i zainteresowałam się, dlatego przyniosłam do kolekcji. I zapach, który ja uwielbiam, wiecie, że ja lubię Gucci. Gucci by Gucci, Pour Homme i słuchajcie, Made in Measure, czyli taki customized zapach, czyli taki personalizowany, jeśli dobrze mówię. I to jest wersja, nie wiem dlaczego zawsze jest 90 Eau de Toilette. Co mogę powiedzieć o tym zapachu? Zawsze mi się bardzo podobały, słuchajcie, te dziwne butelki tutaj, no ale on jest skomponowany jakby na zamówienie, o właśnie, tego słowa mi brakowało. Bardzo korzenny, świeży, wibrujący zapach, gdzieś tam taki nietuzinkowy bym powiedziała, bo jest w nim coś takiego, co ja nie rozpoznaję w innych zapachach.
taka ostrość wybijająca się taki z rytmu tych wszystkich takich zaokrąglonych, niby seksownych, a ten jest taki nieokiełznany zapach. Bardzo piękny, ale uważam, że nie na każdą okazję. On jest taki wybitnie inny, bym powiedziała. I to tyle właśnie, co w tej kolekcji jest. Ja tu sobie patrzę na czas, że jest strasznie długo, nie chciałam się rozgadywać. Powiem Wam szczerze, że jest trudno mówić o perfumach męskich, gdyż no nie zawsze je używamy, więc zawsze tak staramy się określić, jakie odczuwamy, z jakim typem mężczyzny właśnie byśmy tutaj przypisały, do jakiego typu mężczyzny byśmy przypisały ten zapach, więc jest trochę trudniej. Chciałabym usłyszeć też o Was, do których zapachów męskich macie jakby taką adorację, taki sentyment, albo rozpoznajecie zawsze na mężczyźnie, albo które Wy czasem podbieracie swojemu mężczyźnie, albo macie w swojej kolekcji. I na dzisiaj, słuchajcie, to wszystko. Mam nadzieję, że świetnie się ze mną bawiliście. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, kochani. Dzięki Wam ten kanał się rozwija. I oczywiście do lajkowania, szerowania, bo to jest bardzo ważne i wtedy no jakby te moje filmy na YouTubie są widoczne. Także wszystkim serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia i do zobaczenia.